takim poczynku. Przybrałem serwetki i skończył z odrytą. Wymyślił co, czym to będzie, nie zmieszał, czy też szybko. Gościnne progi Biura Wystaw Artystycznych zawitała aktorka filmowa i teatralna Katarzyna Żak. Niewiele osób wie, że jest ona także aktorką śpiewającą i właśnie w takiej roli wystąpiła w Ostrowcu. To jest to moja pasja. Bardzo lubię to robić. Przez lata też grywam także w spektaklach muzycznych. Aktorka znana jest szerszej publiczności przede wszystkim z bijącego rekordy popularności serialu Rancho. Tam nieprzerwanie od 2006 roku wciela się w rolę Kazimiery Solejukowej. Grana przez nią postać jest jedną z najbardziej lubianych wśród telewidzów. To jest taka popularność bardzo dobra, zdrowa, którą ja też przekuwam na inne rzeczy, bo ja bardzo dużo pracuję charytatywnie. W ponadgodzinnym recitalu Katarzyna Żak zaprezentowała piosenki Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego, który przez rok był jej opiekunem artystycznym. Aktorka tę współpracę wspomina jako mającą bardzo duży wpływ na całą jej działalność artystyczną. Dlatego też zapowiada, że na jej nowej płycie również pojawi się piosenka Wojciecha Młynarskiego. Pan Wojciech zna mnie, więc napisał mi przepiękną piosenkę, bardzo pogodną, pięciogroszówki słońca to się nazywa, że rozdaje ludziom radość i uśmiechy, jak pięciogroszówki na wieczne nieoddanie. Przy nowym krążku aktorka pracuje z takimi artystami jak Andrzej Poniedzielski czy Artur Andrus. Takie wieczory jak ten mają przekonać mieszkańców Ostrowca, że biblioteka to nie tylko książki. Wszystkim naszym spotkaniom, które organizuje Miejska Biblioteka Publiczna, przyświeca jedna idea. Chcemy po prostu zachęcić czytelników, mieszkańców Ostrowca do tego, żeby odwiedzali bibliotekę. Stąd podejmujemy różne działania na rzecz mieszkańców. To nie koniec niespodzianek, które Miejska Biblioteka Publiczna szykuje dla mieszkańców miasta. Pewnym jest, że w przyszłorocznym kalendarzu nie zabraknie spotkań z interesującymi osobami. Na 99% na jesieni przyszłego roku będziemy gościć panią, która w tej chwili jest bardzo poczytną pisarką. Mam tu na myśli panią Bondę, autorkę poczytnych w tej chwili takich powieści sensacyjnych, kryminałów. A Katarzynę Żak zobaczyć obecnie można w 4 teatrach. Aktorka aktualnie występuje w przedstawieniu świątecznym w Och Teatrze w Warszawie, w Teatrze Komedia, Kapitol oraz Serena. To są w tej chwili 4 sceny w Warszawie, z którymi współpracuję, plus jeszcze po Polsce właśnie z musicalem Siostrunie, o którym też dzisiaj wspominałam. W ramach podobnych spotkań organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną Ostrowiec Świętokrzyski odwiedzili już m.in. Artur Andrus, Maria Czubaszek czy Jan Nowicki, a w miniony piątek właśnie Katarzyna Żak, której recital przyciągnął do BWA wielu ostrowczan.